Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej. No i mamy takie dwa przedziały, od minus nieskończoności do minus 2 i od 6 do plus nieskończoności. No teraz, żeby takie coś opisać przy pomocy wartości bezwzględnej, to co my musimy zrobić? Na początku wybieramy liczbę, która jest na środku, między minus 2 a 6. No tak na oko, gdzie będzie środek? Środek będzie gdzieś tutaj, no i możemy policzyć jednostki, prawda? Tutaj mamy 6, tutaj będzie 5, 4, 3, 2. W tym miejscu mamy faktycznie 2 i zobaczmy, jakśmy policzyli jeszcze w lewo jednostki. 1, 0, minus 1, minus 2. Czyli na środku mamy dwójkę. Kolejny krok to jest obliczenie, jaka jest odległość z dwójki na przykład do szóstki. Ile tutaj jest jednostek? Mamy oczywiście 4 jednostki. I tak samo z minus dwójki do dwójki też mamy 4 jednostki. Co robimy dalej? Dalej to zapisujemy w ten sposób. Piszemy wartość bezwzględna z x, no i uwaga, teraz ważny moment, piszemy minus ta liczba, która to jest, czyli minus 2, zamykamy wartość bezwzględną i patrzymy na nasze przedziały. Jeśli przedziały jadą do plus nieskończoności i minus nieskończoności, to my dajemy tutaj znak większości, no i większy od ilu? Większy od tej odległości, jaka jest między dwójką a szóstką, czyli tutaj mamy 4 jednostki, czyli tą czwórkę tutaj wpisujemy. Czyli tak, ta liczba, która mierzy odległość ze środka, do której jest liczb, to idzie w to miejsce. Natomiast ta liczba, która jest na środku, ona idzie w to miejsce tylko z przeciwnym znakiem. No i mamy odpowiedź, wartość bezwzględna z x minus 2 ma być większa od 4, czyli odpowiedź A.